absolwentów, tych, którzy kończą jakiś etap swojej edukacji, formacji, zdobywania wiedzy i zaczną realizować, powiedzielibyśmy, swój zawód, ale w tym przypadku swoje powołanie. To przed Wami realizacja powołania, bo zawód pielęgniarza, pielęgniarki moim zdaniem jest powołaniem. Witam Państwa na uroczystości zakończenia studiów pierwszego stopnia oraz nadania czepka pielęgniarskiego absolwentom kierunku pielęgniarstwo prowadzonego w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. W pierwszej kolejności chciałem przywitać gospodarza tego miejsca, czyli jego magnificencję, rektora Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej imienia księdza Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, profesora uczelni, doktora habilitowanego Krzysztofa Rejmana. W zastępstwie pani wojewody, pani Ewy Leniart, witam serdecznie pana Marcina Zaborniaka, dyrektora generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Witam serdecznie panią marszałek Annę Huk, członka zarządu województwa podkarpackiego. Serdecznie witam pana doktora Dariusza Tracza, zastępcę burmistrza miasta Jarosławia. Ze szczególnym sentymentem serdecznie witam panią profesor Kazimierę Zachradniczek, byłą dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa PWST w Jarosławiu. Witam panią dr Małgorzatę Marć, prodziekana Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 20 lat kształcimy pielęgniarki i pielęgniarzy, bo są to tutaj to również panowie, na potrzeby naszego powiatu, naszego województwa, naszego kraju. Jesteśmy z tego dumni, bo wiemy, że dzięki temu przyczyniamy się do zabezpieczenia, no, takiej podstawowej potrzeby, potrzeby, która dotyczy zdrowia. A niestety to, co ostatnio, tu już o tym wspomniał pan dyrektor, co nas spotkało te lata pandemii, świadczy o tym i potwierdzają niejako, że zawody medyczne, w tym oczywiście zawód pielęgniarki, pielęgniarza, są niezwykle istotne, niezwykle potrzebne. Drodzy absolwenci, dzisiaj nadszedł długo przez Was oczekiwany dzień. Po 3 latach, niełatwych, ale pięknych, uzyskaliście tytuł licencjata pielęgniarstwa. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu rozpoczniecie swoją drogę zawodową. W dniu dzisiejszym otrzymacie czepek pielęgniarski i złożycie uroczyste przyrzeczenie, które mamy nadzieję będzie drogowskazem w Waszej pracy zawodowej. Po pierwsze, miejcie zawsze z sobą zasady etyki zawodowej. Jeżeli nie w kieszeni czy przy serduszku, to w pamięci. I w sytuacjach trudnych, a macie prawo zapomnieć, macie prawo czegoś nie wiedzieć, to otworzyć ten kodeks, zasady i przeczytać, co ja powinnam. Monika Kupiel. Sabina Dziad. Magdalena Orzuch. Gabriela Kałys. Anna Piep.
wielkim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł licencjata pielęgniarstwa i uroczyście przyrzekam sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć w procesie terapeutycznym. W świat niesiemy swe serca gorące, najpiękniejszą głosimy ideę, aby ludziom dać spokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję. W służbie naszej przodować będziemy, dla ojczyzny jej dobra pracować, a gdy trzeba i ginąć będziemy, aby życie człowieka ratować. Szanowni Państwo, drogie koleżanki pielęgniarki i koledzy pielęgniarze, w dniu dzisiejszym obchodzimy uroczyste święto. Jest to czas, w którym celebrujemy wartość naszych zawodów. Zawody pielęgniarki mają głębokie humanistyczne podstawy, jakże ważne w dzisiejszym świecie, który charakteryzuje się ogromnym tempem rozwoju. Za tym idzie osłabienie relacji międzyludzkich, występowanie chorób cywilizacyjnych, pojawiają się nowe zagrożenia zdrowotne, ale równocześnie dokonuje się ogromny postęp w medycynie. Chciałbym serdecznie pogratulować Wam, drogie koleżanki i drodzy koledzy, zakończenia pierwszego etapu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Mimo uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki i pielęgniarza, nie jest to koniec przygody z nauką, a dopiero początek. Według rzymskiego filozofa Luciusza Seneki to trzeba się uczyć, dopóki nie wiesz, a jeśli wierzysz w przysłowiu, dopóki żyjesz. I w tym właśnie powinno być pielęgniarstwo, którego to my jesteśmy przyszłością, młodzi ludzie. Będziemy się nieustannie uczyć i poszerzać swoją wiedzę. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Pielęgniarstwo to pasja, piękna dla pięknych, niepowtarzalna umiejętność patrzenia na drugiego człowieka, przepasana szacunkiem dla bólu, dla odchodzenia na drugą stronę życia. Już ja taka jestem, przyłóż mnie do rany, nastąpisz na odcisk, to jesteś przegrany. Nie, nie jestem mściwa, żądzy krwi nie czuję, ale nie myśl sobie, że ci podaruję. Przyślą ci tu przyślą, już my cię składamy. Na izdebce chorych troszkę potrzymamy. Ja się tobą zajmę, troskliwie i czule.